Cieszę się, że jest nas tak dużo tutaj. Żałujcie, że nie możecie stać na moim miejscu i widzieć, jak jesteście kolorowi, młodzi, wpatrzeni. Po co chrześcijaninowi, katolikowi psychoterapia? Zacznę od takiej historyjki, która kiedyś mi się wydarzyła. Otóż, gdy byłem magistrem nowicjatu, papież Benedykt, to był ostatni rok papieża Benedykta, zwołał spotkanie wszystkich seminarzystów, zaprosił wszystkich seminarzystów, osoby w formacji do Rzymu, żebyśmy się spotkali w roku wiary w Rzymie. Ja oczywiście o tym nie wiedziałem, ale moi nowicjusze wiedzieli i zapytali prowincjała, czy możemy pojechać, i prowincjał się zgodził, pojechaliśmy do Rzymu. W międzyczasie zmienił się papież, więc spotkanie było już z papieżem Franciszkiem. Mieszkaliśmy w naszej kurii generalnej na Awentynie, przepiękne miejsce, klasztor Santa Sabina, starożytny. Nie było naszego najwyższego przełożonego, czyli generała, ale był jego asystent. Asystent do spraw formacji i życia braterskiego. I on zapytał, a może byście się chcieli ze mną spotkać? No, przyjechaliśmy, nasza kuria, więc mówimy, czemu nie? I tak usiedliśmy wszyscy przy stole. Przedstawiliśmy się, no to wiadomo, takie spotkanie to polega też trochę na tym, żeby się poznać. Zapytaliśmy go, co on tam robi, na czym to polega. Trochę opowiedzieliśmy o sobie. I na koniec można było mu zadać pytanie. Ja zadałem mu takie pytanie, ojcze, na czym polega największe wyzwanie w formacji dzisiaj, jak to ojciec widzi? No bo on ma pewne rozeznanie, dlatego że jeździ w różne miejsca świata, wizytuje Dominikanów w różnych krajach. Zadając to pytanie, ja nawet nie liczyłem na jakąś taką głęboką odpowiedź. Myślę, no to jak to w takich pytaniach pewnie jakiś taki mi bon mot sprzedam. On się tak zamyślił chwilę i mówi, dzisiaj najważniejszym wyzwaniem, które stoi przed formacją, to jest jak pogodzić, spotkać naturę i łaskę. To jest stary problem teologiczny. Jaka jest relacja pomiędzy naturą i jaka jest pomiędzy naturą i łaską? Ja sobie pomyślałem, że rzeczywiście to jest najistotniejsze pytanie w formacji. Dlatego, że się zastanawiamy, ile ma być psychologii w formacji. Czy my nie przeginamy w takim ludzkim uposażeniu? A może jednak trzeba by więcej teologii i więcej duchowości. I jedno i drugie jest potrzebne. Natomiast pytanie jest, jak te dwie rzeczywistości mają się spotkać w konkrecie życia praktycznego. On oczywiście mówił o formacji zakonnej, ale pomyślałem sobie, że to jest tak naprawdę pytanie, z którym każdy z nas się musi zmierzyć. Każdy wierzący musi się zmierzyć z tym pytaniem, jak w moim życiu natura i łaska mają się połączyć, jaki one mają mieć wpływ na siebie, jak one mają się spotkać. Czy to ma być rywalizacja, czy to ma być jakiś rodzaj spotkania. Oczywiście istnieją bardzo różne odpowiedzi na to pytanie. Widzimy je w historii Kościoła i w historii duchowości. Jedni bardziej podkreślają naturę, inni bardziej podkreślają łaskę. Natomiast i jedno, i drugie jest potrzebne. Oczywiście mnie najbliższe jest, to jest zdanie, które pewnie wszyscy tutaj znacie i moglibyśmy je razem wyrecytować, to co mówi święty Tomasz, że natura buduje, łaska buduje na naturze. Prawda? To wszyscy to znamy, powtarzamy to. Natomiast każdy chrześcijanin musi to odkryć, jak to jest w moim życiu. To jest pierwsza rzecz. Taki kontekst, który chcę zarysować, odpowiadając na pytanie, po co chrześcijaninowi, po co katolikowi psychoterapia. Druga rzecz, też jeszcze w ramach kontekstu. Pomiędzy nauką a religią mogą być bardzo różne modele relacji. Pomyślałem sobie, że te modele pomiędzy religią a nauką można by przenieść równie dobrze i pomyśleć sobie, jakie są relacje pomiędzy religią, a psychologią, czy wężej psychoterapią. Mówi się o takich trzech modelach. Jest taki model, który
ujmuje te dwie rzeczywistości jako konflikt, że pomiędzy psychoterapią a religią jest konflikt. I to zarówno mówią to teologowie, jak i psychologowie. Można spotkać, nie wiem czy widzieliście, są nawet takie opracowania czasami z tyłu kościołów, można spotkać takie książeczki, co jest zagrożeniem duchowym. Czytacie to i tam jeden z punktów to jest psychoterapia jako zagrożenie duchowe. Prawda? To jest model konfliktu. Czyli byśmy powiedzieli, po co katolikowi psychoterapia? No po nic. A jeszcze gdyby dodać, a po co dobremu katolikowi psychoterapia, to już w ogóle. Bo im jestem lepszym katolikiem, tym mniej potrzebuję psychologii, psychoterapii, czy jakichkolwiek innych podpórek, które w konsekwencji stają się zagrożeniem. Również są takie ujęcia psychoterapeutyczne, które mówią, ta religia to jest w ogóle jakieś jedno wielkie uciemiężenie człowieka. To jest jakaś jedna wielka neuroza. W związku z tym trzeba to wszystko wyeliminować i uwolnić człowieka od tych niepotrzebnych obciążeń. Czyli to jest model konfliktu. Jest też drugi model, to jest model komplementarności. Model komplementarności to znaczy, że są sfery w naszym życiu, którymi zajmuje się religia i są sfery w naszym życiu, którymi zajmuje się psychoterapia. Czy mówiąc szerzej, troszkę psychologia. To są jakby takie dwa okręgi, które nie są rozłączne, mają jakąś część wspólną, nachodzą na siebie, ale mimo wszystko ta komplementarność polega na tym, że psychoterapia, psychoterapeuta zajmuje się takimi rzeczami, z którymi nie musi się mierzyć duchowny i odwrotnie. Duchowny zajmuje się takimi rzeczami, z którymi nie musi się mierzyć psychoterapeuta. I trzeci model to jest model obopólnych korzyści, zarówno praktycznych, jak i teoretycznych. Co mam na myśli? Obopólne korzyści praktyczne to jest na przykład w kościele jest zatrudniony psychoterapeuta albo uczelnia katolicka otwiera wydział psychologii. Obopólne korzyści teoretyczne to na przykład, ostatnio się dowiedziałem, że angielscy dominikanie w zeszłym stuleciu mieli duże koneksje i duży namysł, jako teolodzy tomistyczni, mieli duże koneksje z psychologami głębi. Był taki jeden dominikanin, Victor White, angielski dominikanin, który przyjaźnił się z Jungiem. I on przez tę przyjaźń i współpracę z Jungiem miał chęć wzbogacić swoje podejście teologiczne i miał nadzieję, że podejście analityczne również coś zyska przez to, że będzie miało kontakt z tomizmem. Czyli to jest takie podejście komplementarności, w którym mówimy, my możemy się od ciebie czegoś nauczyć. I to, co jest istotne, to by się chciało, żeby ktoś zdecydował, który model jest obowiązujący. Tymczasem, jak sami zresztą pewnie macie takie doświadczenie, wszystkie te trzy modele są obecne. Bo można znaleźć i taki model, w którym ktoś mówi, to są absolutnie dwie wykluczające się sfery. Jest taki model, który mówi, że te sfery są komplementarne i jest taki model, w którym mówi się, że możemy czerpać obopólne korzyści. To zależy ode mnie, od nas to zależy, który model jest dla nas najbardziej przekonywujący. Możemy spędzić dużo czasu i poświęcić bardzo dużo siły, żeby walczyć z tym modelem, z którym się nie zgadzamy. Ale moje zdanie jest takie, że lepiej zająć się i pracować w ramach tego modelu, z którym się najbardziej zgadzamy, który mnie przekonuje, dlatego że w Kościele mogą być obecne te trzy. Oczywiście po Soborze Watykańskim II ten model konfliktu jest najmniej taki popularny czy wspierany, ale znajdą się takie środowiska, które powiedzą, nie, absolutnie, to jest zagrożenie duchowe, psychoterapia jest zagrożeniem duchowym i koniec.
Dlaczego o tym mówię? Dlatego, że jak my zadajemy to pytanie, po co katolikowi psychoterapia, to czujecie, że gdzieś w podtekście jest takie, a czy w ogóle jest potrzebna? Jadąc tutaj zapytałem kilku księży, takich zupełnie przypadkowo spotkań, no nie na ulicy, ale takich, których znam. Zadałem mi to pytanie, po co katolikowi psychoterapia? I tak się zastanawiali. I generalnie odpowiedź, której mi udzielali, była taka, no po to samo, co poganinowi. Po co katolikowi? No po to samo, co osobie niewierzącej. I to jest jedna rzecz. Druga rzecz, po co katolikowi psychoterapia? Zadałem sobie takie pytanie, kiedy? Czy na różnych poziomach rozwoju naszego w wierze tak samo będziemy potrzebować psychoterapii? I tutaj bliski mi jest bardzo model takiego jezuity. Zawsze to jest ładnie, jak dominikanin mówi o jezuicie z szacunkiem, więc też powiem o nim z szacunkiem. Bardzo go lubię. Franz Jalicz. Nie wiem, czy państwo słyszeli o Franzu Jaliczu? Jezuita? Nie, myślałem, że tu jezuita siedzi. Tak głęboki szacunek, że myślałem, że jezuita. Franz Jalicz to jest taki jezuita, staruszek już obecnie, pewnie ma 90 parę lat. Przez długie lata był odpowiedzialny za przeprowadzanie, organizowanie tak zwanych, nie wiem jak to się nazywa, bo jezuici tylko wiedzą, znają, na czym polega ich formacja, ale w każdym razie tych takich ostatnich formacyjnych wydarzeń, po których składają śluby wieczyste, czy te ostatnie. On był za to odpowiedzialny. I też organizował, przeprowadził bardzo dużo, myślę, że kilkaset rekolekcji, które nazywał rekolekcjami kontemplacyjnymi. Zresztą pod takim samym tytułem jezuici wydali jego książkę. Teraz jest wznowienie tej książki i niedawno ma inny tytuł, chyba rekolekcje uważności, czy coś takiego. Ale też, jak na jezuity przystało, on przez wiele, wiele lat towarzyszył tym wszystkim rekolektantom, tym wszystkim jezuitom formacji. Więc zjadł zęby na towarzyszeniu ludziom. I w takiej króciutkiej swojej książeczce, w Szkole Jezusa, on mówi, że towarzysz ma zupełnie inne zadania, jeżeli chodzi o to, na jakim poziomie, na jakim etapie jest ten, któremu towarzyszy. I on wymienia cztery takie etapy. Zresztą opiera się na Ewangelii o bogatym młodzieńcu. Przychodzi młodzieniec, mówi, jak mam osiągnąć życie wieczne. Jezus mówi, no jak to jak? No przestrzegaj przykazań. On mówi, wszystkiego tego przestrzegam od mojej młodości. Jezus mówi, sprzedaj wszystko, co masz. Odchodzi zasmucony. I Jalicz mówi o czymś takim, że bardzo dużo ludzi jest na pierwszym etapie. Pierwszy to nie znaczy najgorszy, no po prostu taki podstawowy poziom. Czyli to jest ten młodzieniec, który przychodzi i przestrzega przykazań. On jest wierzący, on przestrzega przykazań, ale nie jest w stanie wszystkiego sprzedać. Jak ja patrzę na to, kto przychodzi bardzo często do spowiedzi, prosząc o rozmowę, kierownictwo duchowe, to najczęściej są ludzie właśnie z tego etapu. Przestrzegają przykazań, są ludźmi wierzącymi i przychodzą z bardzo różnymi trudnościami natury codziennej, życiowej, emocjonalnej. Jak to rozwiązać? Zadają sobie pytanie. Jak rozwiązać konkretny grzech? Co mam z tym zrobić w moim życiu? Czy to jest grzech, czy to nie jest grzech? Mają tęsknotę za Bogiem, ci ludzie mają tęsknotę za Bogiem, ale ta tęsknota nie jest na tyle duża, żeby wszystko sprzedać. Jalicz mówi, nazywa to, że to jest taka religia immanentnego Boga. Religia immanentnego Boga. Czym ona się charakteryzuje? Ona się charakteryzuje tym, że tam jest mało miejsca na ofiarę i na krzyż.
Ci ludzie nie rozumieją ofiary i krzyża, albo rozumieją w złym tego słowa znaczenie. I Jalicz mówi, i tym ludziom trzeba towarzyszyć z całą cierpliwością w tych wszystkich ich trudnościach, takich codziennych, życiowych, emocjonalnych. Tym ludziom trzeba towarzyszyć przez wzbudzanie tęsknoty za Bogiem, która jeszcze jest mała, która jest tak jak blask wschodzącego słońca, taka szarzyzna. I mówi, to jest miejsce, w którym ci ludzie potrzebują konkretnych rozwiązań, bo nie radzą sobie z różnymi trudnościami życiowymi. I mówi, nie pamiętam tej procentowej wartości, ale mówi, to jest rząd 80%. 80% tych ludzi po prostu wymaga psychoterapii bardziej niż kierownictwa duchowego. I mówi, czasami rolą kierownika duchowego będzie to, żeby tych ludzi podprowadzić do tego, żeby skorzystali z psychoterapii. Żeby sobie poradzić z tymi różnymi swoimi trudnościami, które ich trzymają jak na uwięzi takiej emocjonalnej, że nie mogą zrobić kroku dalej. Drugi etap życia duchowego według Jalicza to jest odkrywanie Mesjasza. Czyli to jest to wezwanie, sprzedaj wszystko. Czyli ja wszystko sprzedaję i działam dla Jezusa. Czyli mój główny motyw to jest działanie dla Jezusa. Wszystko, co robię, jest działaniem dla Jezusa. Odkrywanie Mesjasza. To jest taki etap, w którym bardzo ważne jest rozeznawanie woli Bożej, decyzji, podejmowanie decyzji, działania, czyli takiego posłania na zewnątrz. Wszystko, co taką osią, która organizuje moje działanie, to jest misja. Posłanie na zewnątrz, dzieła dla Jezusa. Tutaj już jest miejsce na ofiarę i na krzyż, bo ci ludzie sprzedają wszystko to, co posiadają, nawet w takim sensie symbolicznym, żeby zaangażować się w Boże dzieło. Ale jeszcze na tym etapie możemy doświadczyć czegoś takiego, że jeszcze coś nas tam trzyma. Zwłaszcza jeżeli ten poprzedni etap nie służył temu, żeby rozwiązać różne nasze trudności emocjonalne. Więc na tym etapie też być może, znacznie rzadziej, ale też być może będzie korzystne skorzystanie z psychoterapii. Potem jest trzeci etap, mówi o tym Jalicz, nazywa go cisza. Czyli to jest powołanie do patrzenia, do słuchania i do zdumienia. Już zrobiliśmy wszystko, co możemy. Widzimy, że te dzieła na zewnątrz są, my jesteśmy zaangażowani w dzieła Jezusa, ale Jalicz mówi, gdyby tę przypowieść pociągnąć dalej o bogatym młodzieńcu, to ona by brzmiała, sprzedaj twoje myśli, sprzedaj twoje działania, sprzedaj twoje uczucia, wszystko sprzedaj. Czyli tak jak w poprzednim etapie to było skierowanie na posłanie na zewnątrz, tak tutaj jest skierowanie na posłanie do środka. Posłanie do wewnątrz. Czyli odkrywamy, że różne nasze postawy, trudności, z którymi się zmagamy w drodze do Boga, one mają swój korzeń. I my mogliśmy się zająć tym, co jest nad ziemią, uporządkować troszkę, przyciąć te liście, gałęzie, wyrównać, żeby ten krzak miał jako taki wygląd. Natomiast nie jesteśmy w stanie sięgnąć do korzenia naszych problemów. Jedyne, co możemy zrobić, to po prostu wystawić się na działanie Jezusa, nic nie robiąc. To nic ma też swoją wagę. To nie jest tak, że to jest jakiś rodzaj lenistwa. To jest raczej taki rodzaj przyjmowania, takiej aktywnej bierności. To Święta Teresa od Jezusa mówi, znacznie więcej udawało mi się zrobić, gdy stałam się bierną, przyjmującą. To jeszcze nie koniec. I na tym etapie już psychoterapia nie jest potrzebna. Bo my widzimy korzenie różnych swoich trudności, ale my już z nimi nie walczymy. My już nie zmieniamy tego. My po prostu z tym jesteśmy i pozwalamy się przemienić. Jesteśmy w takim etapie,
że to już nie jest burza, bo w tym pierwszym albo drugim etapie może się dziać taka burza w naszym życiu, że my nie jesteśmy w stanie, nie jesteśmy wolni. Chcielibyśmy to zostawić. Chcielibyśmy zostawić to wszystko, co nas gnębi, ale nie jesteśmy w stanie, za bardzo jesteśmy w to uwikłani. A w tym trzecim etapie my już widzimy, że coś nas jeszcze więzi, ale my tam już nie jesteśmy w stanie sięgnąć. Ani sami, ani z pomocą kogoś innego. Tylko możemy się wystawić na działanie Jezusa. To On to zmienia. I ostatni etap według Niego to jest być. Być to znaczy oddać nie tylko swoje działanie, oddać nie tylko to, co w środku, myśli, uczucia, nastawienie, ale oddać swoje ja zupełnie. I mówi tutaj w tym ostatnim etapie zadanie kierownika jest dosyć skromne, aczkolwiek bardzo trudne i przypomina towarzyszenie osobie, która odchodzi, która umiera. Nic nie możesz zrobić, tylko z nią być. Towarzyszyć jej. Pokazywać, że jesteś. Bo nic już od ciebie nie zależy. I rzeczywiście ta osoba w jakimś sensie umiera po to, żeby się narodzić do życia w Jezusie. Zobaczcie, że to jest bardzo ważne pytanie, które musimy sobie postawić, na którym etapie ja jestem. Czego dotyczą głównie moje problemy? Czy to jest tak, że ja jestem na pierwszym etapie i jestem na etapie immanentnego Boga? Pewnie dobrze by to opisywało przysłowie, jak trwoga to do Boga. Czy potrzebujemy Boga do czegoś konkretnego? Tu mi się zawaliło, tego nie wiem, co zrobić. Czasami jesteśmy w tym bardzo subtelni. Na przykład ktoś mówi, no ja tak się więcej modlę, bo tak się samotny czuję. Znaczy, że potrzebujesz Boga do tego, żeby zapełnić swoją dziurę samotności. Albo mówimy, no tak, dużo mam takich problemów i bym chciał, żeby Bóg je rozwiązał. Ja tutaj oczywiście, to nie są zdania takie kategoryczne, że tak musi być. To bardziej Państwo mogą sobie to sprawdzić, czy tak rzeczywiście jest w waszym doświadczeniu. Albo na przykład można by się zastanowić, jaki jest motyw tak popularnych mszy nabożeństw o uzdrowienie. Co mnie tam ciągnie? No bo wystarczy zorganizować mszę z nabożeństwem o uzdrowienie, to jest pełny kościół. Ludzie zawsze przyjdą. Znowu pytanie z naszej perspektywy można by było zadać. Aha, czyli tak naprawdę potrzebujemy naszą, co jest zresztą dobrym pragnieniem, chcemy być zdrowi. Chcemy nie doświadczać cierpienia. To jest dobre pragnienie. I widzimy, że Jezus może nas uzdrowić. Ale czy ja bardziej potrzebuję Jezusa do tego, że On jest Jezusem, czy ja bardziej potrzebuję Jezusa do tego, żeby On mnie uzdrowił? To można bardzo łatwo rozpoznać, jak kogoś nie uzdrowi Jezus, czy się czujemy rozczarowani, czy nie. Bo jak się czuję rozczarowany, wiem, Boże, no przecież chodzę tyle lat już na te uzdrowienia i nic. No to znaczy, że ja tak naprawdę nie szukam Boga samego, tylko szukam Boga po to, żeby mnie uzdrowił. Czyli to jest religia immanentnego Boga. To nie jest złe, jeszcze raz powtarzam, ale to jest pewien etap. Jeszcze moja tęsknota za Bogiem samym jest za mała. I w tym momencie być może warto skorzystać z innych środków, na przykład psychoterapeutycznych. Tak mówi Jalicz. Kilka przykładów z mojego własnego podwórka. Wybrałem trzy pierwsze takie, bo bardzo łatwo pomylić to, co duchowe, z tym, co psychologiczne. Zwłaszcza w tych pierwszych dwóch etapach, zwłaszcza w pierwszym. Przychodzi do mnie kiedyś mężczyzna i mówi, że ma taki problem, że jest leniwy duchowo. No więc pytam, w czym to się przejawia? On mówi, no nie chce mi się czytać Pisma Świętego, nie chce mi się chodzić na msze, a do tej pory chodziłem codziennie. Nie chce mi się chodzić do pracy. No po prostu nic mi się nie chce. No rzeczywiście takie lenistwo, prawda? No, wszyscy to znamy tutaj.
Pytam, a od kiedy tak jest? No bo kiedyś się to musiało zacząć. No, powiedzmy od pół roku. Tu pozmieniałem różne rzeczy, żeby nie można było rozpoznać tych osób. Chociaż to jest tak powszechne, że wszyscy moglibyśmy się tutaj odnaleźć. Od pół roku. Ja mówię, a co się wydarzyło? On mówi, no była taka sytuacja w mojej pracy, że się pokłóciłem z szefem. I od tej pory mamy konflikt. I ja po prostu, on mi odbiera energię. Ja, jak mam iść do pracy, to jestem, najchętniej się schował pod kołdrę, w ogóle nie wychodził. Nie chcę mi się chodzić do pracy, nie lubię chodzić do pracy. Praca, która dawała mi satysfakcję, nagle zszarzała. Męczy mnie. No i jeszcze dodatkowo to wszystko, co powiedziałem o życiu duchowym, też nagle zgasło. On to nazywa lenistwem. Jest przekonany, że to jest lenistwa, więc jakiś rodzaj grzechu, zaniedbania. Ale to nie ma nic wspólnego z lenistwem. To jest, gdyby dalej to pociągnąć, to moglibyśmy się zapytać, a no to musiało, coś się musiało wydarzyć w tej relacji z tym szefem, z czym ten człowiek sobie nie poradził. No, nazwalibyśmy to takim jakimś subdepresyjnym stanem, prawda? No to jest moja hipoteza. W związku z tym, że się pokłócił z szefem, jest na niego wściekły, trudno sobie radzi ze złością, no więc obraca to przeciwko sobie, wszystko zszarzało, nic mu się nie chce. To jest być może za proste to, co powiedziałem, ale zobaczcie, jak problem duchowy, w cudzysłowie, ma swoje emocjonalne podstawy. I teraz możemy temu człowiekowi powiedzieć tak, no tak, no rzeczywiście, no nie, no na Eucharystię to, no to nie chodź codziennie, ale co drugi dzień przynajmniej chodź. No to nie czytaj może jednego rozdziału, ale pół rozdziału czytaj, no weź się jakoś w garść. Ale to zupełnie nie tego dotyczy. To dotyczy zupełnie czegoś innego i ten człowiek o tym nie wie. On sobie z tego nie zdaje sprawy. I cierpi. Druga rzecz, druga sytuacja. Przychodzi kiedyś kobieta, która mówi... która mówi tak... No mam pewien problem, bo zawsze jak się spowiadam, to doświadczam takiej błogiej ulgi. Znacie to, prawda? Czasami jest coś takiego, że taki spada nam z pleców taki ciężar. Kamień z serca. I ona mówi, i właśnie się wyspowiadam i nie doświadczyłam takiej ulgi, wręcz odwrotnie, jakiś niepokój. Coś się ze mną dzieje, ja nie umiem sobie poradzić. No więc ja z nią znowu rozmawiam. I ona mówi, no spowiadałam się i moja historia jest taka dosyć skomplikowana, jeżeli chodzi o małżeństwo, bo tam się rozwiodłam, ale teraz żyję z jakimś mężczyzną, ale żyjemy w czystości i taki białe małżeństwo, biały związek i no i się spowiadam i ksiądz mi dał za pokutę, żebym przeczytała rozmowę Jezusa z Samarytanką. I ja tam czytam, że Jezus mówi, 5 miałaś mężów. I mówi, to mnie tak zaniepokoiło. I ta kobieta odczytuje to duchowo. Natomiast co ona robi? Ona przez ten fragment Ewangelii wykorzystuje przeciwko sobie. Rozmawiam z nią, ona opowiada o całej takiej historii dosyć autodestrukcyjnej w jej życiu, łącznie z tym, że się tam w młodości cięła, miała myśli samobójcze i tak dalej. I w tym momencie pierwsze, po co chwyta, w takiej sytuacji trudnej, pierwsze, po co chwyta, to chwyta po tekst Ewangelii, żeby sobie dowalić. Problem duchowy? Zupełnie nie. Problem emocjonalny. Ale ta kobieta też o tym nie wie. Ona nie zdaje sobie z tego sprawy. I ostatni przykład. Najbardziej taki
trudny, to jest seria maili, które dostałem. Też pozmieniałem różne rzeczy, więc przeczytam Państwu. Proszę Ojca, postanowiłam napisać, bo od dawna męczą mnie straszne wyrzuty sumienia. Nie umiem normalnie funkcjonować ani cieszyć się życiem. Obwiniam się, że przez moje złe myśli krewna straciła dziecko. Sama jestem matką dwójki dzieci i niedawno dowiedziałam się, że będę mieć z mężem kolejne dziecko. Czuję się okropnie ze świadomością, że przeze mnie krewna nie została mamą. Gdy krewna była w ciąży, miałam złe myśli, że dziecko będzie miało raka. Odpędzałam te myśli, starałam się zaprzeczać, ale czasem uczucie, że ich chcę, zostawało. Bałam się, że się spełnią. Ciągle w głowie analizowałam, czy ich chcę, czy nie chcę. Ale gdybym je chciała, to chyba ich bym nie odpędzała. To jest jej pytanie. Nawet gdy krewna kazała mi dotknąć brzucha, to starałam się nie mieć złych myśli, a i tak mimo wysiłku pojawiały się myśli o chorobie. Okazało się, że dziecko obumarło. Obwiniam się, że to przeze mnie. Proszę Ojca, czy moje myśli skrzywdziły to dziecko? Czy ja jestem wszystkiemu winna? Czy myśli źle życzące, które odpędzam, mogą skrzywdzić? Napisałam, chociaż boję się odpowiedzi, ale męczę się każdego dnia, zastanawiam się, czy to przeze mnie. No więc ja jej odpisałem bardzo krótko, że to zupełnie nie jest problem duchowy. Myśli nie mogą nikogo skrzywdzić, nawet gdyby były najstraszniejsze. To jest problem emocjonalny i ona powinna się skonsultować w tym momencie raczej z psychiatrą. Dostaję odpowiedź. Proszę księdza, ja się boję, że ja może chciałam tych myśli. Czy jakbym ich chciała, to znaczy, że przeze mnie się spełniły? Więc znowu jej odpisałem króciutko. I kolejny mail. Proszę ojca, nie radzę sobie. Świadomość, że mogłam kogoś skrzywdzić, mnie dobija. Najbardziej martwi to, że gdy prosiłam Pana Boga o pomoc i mówiłam na głos myśli i na głos zastanawiałam się, czy ich chcę, nie byłam w stanie łaski uświęcającej. Czy Pan Bóg chronił, żeby szatan nie słyszał moich złych słów? Boję się, że mimo, że próbowałam walczyć z myślami i oddawać je Panu Bogu, to te osoby zostały skrzywdzone, bo nie byłam w stanie łaski uświęcającej. Ale samo zwracanie się do Pana Boga o pomoc świadczy, że ja do końca tych złych życzeń nie akceptowałam. Co ksiądz o tym myśli? Czy widzicie, to jest takie absolutnie jakieś katorżnicze cierpienie, które absolutnie się nie poddaje żadnej perswazji. Możesz jej tłumaczyć, że to nie jest problem duchowy. To nie ma nic wspólnego z problemami dotyczącymi tego, że pani chciała czy nie chciała. To zupełnie się nie poddaje żadnej perswazji. Ale ta kobieta jest przekonana, jak ona mówi. Ona mówi wyrzuty sumienia. To nie są żadne wyrzuty sumienia. To jest jakieś absolutnie masywne, chore poczucie winy, którym ona siebie dręczy. Nie wiadomo, co jest pod tym, prawda, ale bardzo łatwo pomylić sferę duchową ze sferą emocjonalną. Wybrałem trzy, które tak, no po prostu takich sytuacji są tysiące. Czyli to są sytuacje, które są z tego pierwszego okresu religii immanentnego Boga. Zresztą to nie jest nic nowego. Zobaczcie, przecież Pan Jezus nie wszystkich uczniów formował tak samo. Tylko niektórych wziął na górę przemienienia. Tylko niektórzy byli pod krzyżem. Jeden cel. Więc bardzo łatwo pomylić problemy emocjonalne i nadać im etykietę duchowych.